witam. Ni z gruchy, ni z pietruchy. Chciałbym Państwu zaprezentować mój bieda build. Oto i on. Opiera się na ThinkPadzie X220 w fajnym oto sobie doku, którym tam pokazywałem wcześniej. Starałem się, żeby ten build był poniżej 500 zł. I praktycznie obejmuje on wszystko, nawet telefon. Jak widać na załączonym obrazku, mamy sobie Fedorę. A tutaj przed nami jest sobie klawiatura. Wspaniała klawiatura, którą można sobie popchnąć. Ona się po prostu przesuwa, nie ma żadnego oparcia. Jest to nowa klawiatura Tracer za 10 zł. Zarąbista jest. Jest tak bardzo do dupy, że w sumie jest do dupy, ale działa. Działa lepiej na pewno niż ta klawiatura, której porównywałem ją. Ta klawiatura Designer Keyboard od Apple'a. Tutaj natomiast mamy sobie ekstrawagancję, ponieważ jest to myszka za 20 zł. Logitech M90. Tutaj natomiast to już jest w ogóle full wypas. Aczkolwiek są to używane głośniki, więc na aukcji znalazłem je za 50 zł. Są to Edifier, coś tam, nie wiem, najtańsze możliwe Edifiery. 50 zł za takie coś. Tutaj sobie mamy mój stary monitor, którego mam ponad, nie wiem, no 10 lat lub więcej, 11, coś w tym stylu. I tenże monitor ma 1440x900. Jest całkiem okej. Zabawne jest to, że ma dokładnie tą samą rozdzielczość co monitor w ThinkPadzie. Przekraczaliśmy tutaj budżet i mamy sobie tutaj słuchawki Aforteka. Używka, kurde, znaleziona za darmo. Zostaliśmy za darmo. Starłem całkowicie całą tą niby skórę, bo była do dupy i się sypała całkiem. Monitor też był za darmo otrzymany, tak jakby, bo w sumie to jest nasz stary monitor, który kupiliśmy, kurde, 11 lat temu, wygrzebany skądś tam. Tak naprawdę to ja korzystam z niego na co dzień jako drugi monitor, więc jest okej. Do tego jeszcze wspaniała tutaj Sony Xperia E. Specyfikacja to jest 1 GHz, 512 MB RAM-u i troszeczkę miejsca, nie wiem, za 2 GB. Do czego to można wykorzystywać? Paradoksalnie, no, system działa bardzo dobrze i nie mogę mu nic zarzucić. Firefox działa ok. Jest to ten sam ThinkPad, który pokazywałem wcześniej. Jest on zupgrade'owany za pomocą SSD, który obecnie, no nie wiem, kosztuje około 120 zł. Czyli tak, podsumowując, ThinkPad X200S kosztuje 300 zł. Klawiatura tutaj 10 zł. Myszka tutaj 20 zł. Te głośniki 50 zł. Czyli mamy tak na oko, plus jeszcze SSD 120 zł. Mamy tak na oko 500 zł build. 500 zł build. Nie powiem, że to jest gamingowy build, bo jakby to powiedzieć, ja już się poddałem z gamingiem. Nie będę tak dobry gamingowo w cokolwiek. Aczkolwiek możemy sobie tutaj pograć, na przykład, nie wiem, no, w oklepanego Unreala na moim serwerze. Tudzież, nie wiem, Valhalla, tak jak tutaj sobie pobrałem ze Steama. Mamy sobie tutaj Steama. Mamy sobie różne tutaj, kurde, gry. Jest całkiem świeży i świeża instalka, więc za dużo tutaj nie instalowałem. No i jak widać, możemy się cieszyć grą przy Koli Linuxie. Co prawda nie jest to nasz serwerek, bo dzisiaj nikt na nim nie gra, ale możemy sobie poobserwować, jak biją się boty. Tylko widzimy tutaj sobie, kto to jest, krowa zamiast głowy. Widzimy tutaj War Machine. A teraz Wiktoria gdzieś tam była, no. Możemy sobie niby pograć, nie? Sobie też w Tocha troszeczkę pograć, jakąś powtóreczkę sobie zobaczyć. Możemy sobie popatrzeć, jak ja przegrywałem na przykład tutaj, o, na normalnym. Jak widać, ta gra działa, tylko problem jest taki, że w okienku tego działa, bo nie wiem, jeszcze tego nie rozgryzłem. Do tej gry musiałem aż zgasić światło. Jak widać, mamy sobie drink, mamy sobie Valhalla, czyli symulator tego bartendera. I chyba nawet mi czytała moje save'y. Zarąbiście, lubię to. Bieda maszynki też czasem potrafią być comfy.
najgorszym elementem pozostaje KDN Live i wyrenderowanie tego filmika. Życzcie mi powodzenia, może dzisiaj jeszcze zdążę, szczególnie, że jutro jest 2 maja i większość ma wolne, a ja muszę iść do pracy. Tak też, ja się żegnam, taki mini, kurde, odcineczek. W sumie nawet nie wiem, czy jakoś to konkretnie nazwać, nie? No, a tu mamy sobie Discorda. Nie jest to jeszcze ten poziom, że trzeba wchodzić na IRC, żeby się dogadać z nami. Aczkolwiek polecam IRC, jest fajne. No, ja się żegnam zatem z mojej bida Battle Station, kurde, będę walczył sobie, nie wiem z kim, z moim lenistwem chyba, gdyż no, sporo się pracuje, jak już się jest dorosłym, jak ma się czas wolny, to chciałoby się tylko pomylować. Życzę miłego wieczoru, czy też poranka, czy też dnia. Miłej majóweczki życzę i cześć ci.